Witajcie dziewczyny! Dzisiaj zaczynam cykl opowieści z moich podróży, bo jest bardzo ciekawe, czego możemy się nauczyć od naszych sióstr w różnych zakątkach globu. I na pierwszy ogień idą Włochy, bo to był mój pierwszy przystanek. I tutaj, tak jak styl i szyk Włoszek, szczególnie na północy, absolutnie mnie zachwycał, tak przyglądałam się ich cerom i trzeba powiedzieć, że one są takimi często chodzącymi ostrzeżeniami przed nadużywaniem słońca i wówczas jeszcze bardzo modnego solarium. I to, co chcę Wam powiedzieć, to dziewczyny, chroncie się przed słońcem, to jedno, ale nie dajcie się namówić na olejki marchewkowe i inne naturalne cuda, które mają nas ochronić przed silnym słońcem. Ja kocham kosmetykę naturalną, ale w tym wypadku musimy zdawać sobie sprawę, że oleje roślinne, te, które nawet mają SPF dosyć wysokie na początku, są absolutnie niefotostabilne i tak naprawdę po 5-6 minutach nie zostaje Wam z tej ochrony nic. To jedno. Drugie to, ja we Włoszech byłam 15 lat temu, wtedy, kiedy jeszcze w Polsce nie było na każdym rogu kliniki piękności, natomiast Włoszki z dobrodziejstw medycyny estetycznej korzystały bardzo obficie. No i najmodniejszy był efekt na Donatelle. I tutaj to było też takim sygnałem dla mnie, że warto zacząć poszukiwać innych sposobów dbania o siebie po 30, raczej niż tych. I dlatego chciałabym pokazać Wam ćwiczenie na pełne usta, dlatego że im silniejszy Wasz mięsień orbicularis oris tutaj, tym usta mniej się zawijają z wiekiem do środka, tym mniej nam się marszczy górna warga i tym wydają się pełniejsze. Ćwiczenie wygląda tak. Chwytamy palcami kąciki ust zdecydowanie. Nie dalej, tylko tutaj. Robimy z ust takie O i teraz palce nie rozciągają ust, tylko to usta ściągają się jak najmocniej do środka, tak jakbyście chciały objąć słomkę. Pokażę kolejne ćwiczenie, jak zwykle nietwarzowe. O! Możecie też to przytrzymać statycznie, czyli zrobić 20 powtórzeń i 20 sekund statycznie. Poczujecie zmęczenie mięśnia okrężnego ust, a ja Was namawiam do inspirowania się może włoskim stylem i szykiem, ale raczej niekoniecznie czołem na blaszkę i efektem bardzo, bardzo dużych ust. Do zobaczenia na zajęciach.